Dzień dobry Państwu, studio kadr na żywo. Gośćmi studia są Ewa Łączyńska, wicedyrektor BWA w Tarnowie oraz Mirosław Biedroń, koordynator MCAS-u w Tarnów. A rozmawiać będziemy dzisiaj o ważnym historycznym wydarzeniu 1 sierpnia. W tym roku, jak już od kilku lat tradycyjnie, spotkamy się 1 sierpnia, w tym roku to środa, dokładnie w tym miejscu przed budynkiem dawnej harcówki, pałacykiem strzeleckim, a obecnie siedzibą Biura Wystaw Artystycznych, po to, żeby wspólnie uczcić rocznicę Powstania Warszawskiego i zaśpiewać piosenki powstańcze. Zapraszamy, bo to jest wyjątkowy dzień i to są wyjątkowe chwile, kiedy wspólnie możemy śpiewać, kiedy wspólnie pamiętamy o tych, co walczyli za wolną Polskę w czasie Powstania Warszawskiego. Będziemy śpiewać oczywiście piosenki z i Powstania Warszawskiego, i te, które śpiewali uczestnicy walk o Warszawę. Co ważne, jest to wspólny projekt Międzyosiedlowych Centrów Aktywności Senioralnej, Tarnowskiej Rady Seniorów, BWA, Rady Osiedla Starówka i harcerzy. Również będą harcerze, będzie również grupa rekonstrukcji. Myślę, że warto spotkać się i w ten sposób pamiętać o tych, co walczyli za wolną Polskę, oddać w ten sposób im hołd i spotkać się razem w najbliższą środę o 18:30 pod pałacykiem w Parku Strzeleckim Powstanie Pokoleń. Serdecznie zapraszamy. Na uczestników czekają śpiewniki. Dziękuję bardzo za rozmowę i oczywiście, proszę Państwa, zapraszam również.